Siemanko moi drodzy, dzisiaj będziemy rozmawiać jak robię ja moją herbatę chai tea. A pierwsze przejdźmy do pierwszego skroku, jak najszybciej, żeby woda mi nie ostygła. Tutaj mam wodę, która tylko co przed chwilą się gotowała. Mamy oczywiście herbatę i mamy infuser. Czyli weźmy to wszystko na środek i w tym czasie później co będziemy czekali na herbatkę, porozmawiam o pozostałych rzeczach. Ok. To wchodzi jakieś dwie szklanki herbaty, czyli jakieś cztery łyżeczki herbaty tutaj dam. Trzy i cztery. Tu jeden kawałek liścia chciał uciec, nie ucieknie niestety. Nie bądź taki sprytny. Ok, herbatkę na bok odstawmy. I wodę zalewamy wrzątek. Ok, troszkę mniej było niż dwa kubki, ale jest ok, bo będzie mocniejsza. Zamykamy to i zostawiamy to na 4 minuty lub więcej. W instrukcjach pisze 3 do 4 minut. Ja, moi drodzy, lubię zostawić na dłużej, po to, żeby było bardziej mocniejsza ta herbata. Także odstawimy sobie na bok, porozmawiamy o następnych rzeczach. Następne rzeczy, co potrzebujemy, co no nie potrzebujemy, ale ja potrzebuję, bo tak lubię, to mleko. Jak widzicie, mam super buteleczkę taką, miniaturka butelki klasycznej do mleka. Spoko rzecz jest, bardzo fajnie wygląda, na stół bardzo fajnie postawić jako mała taka ozdoba. Oczywiście naszą szklankę, która, moi drodzy, spojrzałem się, później tutaj ta naklejka taka jest i tak jak przewidywałem, dlatego że imperfekcje są, że to było wydmuchane przez człowieka, czyli nie było odlewane w formie, tylko dmuchał to ktoś, tak jak kiedyś szkło dmuchali, nie? Tradycyjne dmuchanie szkła. I ostatnia rzecz, potrzebujemy jakiś słodzik. Ja bardzo lubię używać organiczny ten coconut palm sugar, czyli cukier z palmy kokosa. Jestem taki bardziej brązowaty. W smaku przypomina trochę karmel albo brązowy cukier. Jest bardzo dobry, ma bardzo niską skalę na glycemic index, to glicemiczny indeks, coś takiego. No prosto mówiąc, że nie wiem jak to po polsku nazywa, ale że jak weźmiesz, zjesz cukier, to że cukier w twojej krwi naraz nie podskakuje do góry, tylko bardziej jest taki stabilny. Lepsze tobie to jest, nie? I w smaku bardzo dobry jest. No ale okej, moi drodzy, teraz to przyspieszę dla was, jak ta herbatka sobie będzie się parzyła i wrócimy się, jak będzie czas popić. Ok, moi drodzy, jak widzicie, minęło jakieś 3-4 minuty, większość tej herbatki opadło w dół. No i teraz damy sobie do kubka, oczywiście pierwsze mleko se zaleję. Mleka lubię dosyć dużo na moje chai tea. I teraz nalejemy naszą herbatkę.
Pięknie wyszło to. Zapach. Niesamowite, niesamowite. Goździk czuć, cynamon czuć. No, ale dodamy teraz też słodzika, jedną łyżeczkę. Szczególnie do Starbucks, jak pójdzie, w Polsce na pewno macie Starbucks, ja myślę, to możecie spróbować to. Mają tę herbatę. A nawet jakby nie mieli tego, to mają klasyczny chai tea. Bardzo polecam, tylko powiedzcie wam, żeby mniej słodzika dali, bo to już u nich tak słodkie przychodzi, że tragedia. Przynajmniej tutaj w Stanach Zjednoczonych. Tutaj wszystko jest słodkie i słone. No, ale spróbujmy. O tak. To jest to. To jest naprawdę to. Jak widzicie, herbata jest wrzątek, a szklanka jest zimna. Także spoko. To są super szklanki takie. No ale okej, moi drodzy. Dzięki wam za oglądanie. Polecam coś takiego spróbować. Życzę miłego dnia. Na razie.